dobry i dobry wieczór w nowej scenografii i z nową nazwą. To już nie jest, proszę Państwa, kanciasty stół. Widocznie czasy stołów mijają, teraz jest kanapa, a konkretnie kanapka obywatelska, bo tak teraz ten program się będzie nazywał, w którym będę rozmawiał z ludźmi, którzy mają, myślę, coś ciekawego do powiedzenia o naszej rzeczywistości, głównie polityczno-społecznej, ale też czasem obyczajowej albo kulturalnej. A dzisiaj moimi gośćmi są Piotr Rachtan, Studio Opinii. Monitor konstytucyjny. I monitor konstytucyjny, ale w Studio Opinii też publikujesz. Też. A no właśnie. I Paweł Moskalewicz, Forum. Dzień dobry, tylko Forum. Tylko Forum, ale to jest debiut Pawła, liczę na to, że na debiucie się nie skończy. Dziś będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, czym żyje cała Polska. Chyba tym razem wydaje mi się rzeczywiście cała Polska, a nie tylko na przykład strona opozycyjna, czyli Marianem Banasiem. Widziałem gdzieś po drodze tutaj jadąc miesięcznik Angora z wielkim hasłem Republika Banasiowa, czy Rzeczpospolita Banasiowa, a to jest najbardziej, zdaje się, masowo czytane pismo ciągle w Polsce, bo to zdaje się ponad prawie 300 tysięcy, zdaje się, egzemplarzy chyba ciągle sprzedają, więc to jest jakiś znak, tak, że to nie jest sprawa jakichś tylko określonych kręgów wąskich, tak na gorąco, bo sprawa jest tak oczywista, że właściwie troszkę trudno jest o tym mówić. Ale co wy o tym sądzicie? Czy to jest coś nowego? Znaczy, ja wiem, że to nie jest pierwsza afera PiS-u, tak? Ale czy sprawa Mariana Banasia to jest jakaś nowa jakość w polskiej rzeczywistości? To jest najlepszy dowód po prostu na to, że mamy do czynienia z republiką może nie banasiową, ale tekturową. I nie będę całego przypominał powiedzenia ministra Sienkiewicza, pip, 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 pip i kamieni kupa, ale tak jest rzeczywiście. My mamy do czynienia z państwem, które jest niezdolne do załatwienia podstawowych spraw państwowych właśnie. Myślę, że warto, rozmawiając o Banasiu, zastanowić się, kiedy Banaś w sensie pewnego zjawiska się zaczął? Czy to jest tylko sprawa ostatnich paru lat, czy też sięga znacznie głębiej w przeszłość III Rzeczpospolitej? Jadąc tutaj też się zastanawiałem nad tym Banasiem i sobie pomyślałem, że państwo zaczęło być psute niezwłocznie po tym, jak zostało odzyskane. Że ludzie, którzy dzisiaj tak majstrują i nieustannie jakby z jakimś takim chorym zapałem demontują, zabrali się do tego już w 89 roku czy w 90. Ja może się mylę, ale to są ci sami ludzie, którzy wtedy dłubali. Myślę o Kaczyńskim przede wszystkim. Ale też uczciwie powiem, nie tylko, bo jednak ja ciągle przypominam młodszym ludziom albo tym, którzy mają gorszą pamięć, że jednak takim pierwszym wstrząsem, niestety bardzo krótkotrwałym, był taki słynny tekst Jacka Żakowskiego, coś w Polsce pękło, coś się skończyło, w Gazecie Wyborczej, który jednak dotyczył nie tylko Kaczyńskiego i jego kręgu, tylko niestety trochę szerszych kręgów i to tych powiązanych z niestety opozycją demokratyczną z poprzednich lat. No to był, przepraszam, jeszcze tylko powiem, to był rzeczywiście taki gorzki dość tekst, ja też go pamiętam, on naszemu pokoleniu zapadł, myślę, w pamięć. Ale zaczęło się wcześniej znacznie, nie wtedy, kiedy Jacek. Ale tekst Jacka odnotował. Był w 94 roku chyba. Oj, nie, chyba później. Nie, z całą pewnością. Dobra, to nie będziemy się kłócić, wiesz, ani weryfikować tego. Dla mnie, jeżeli pytasz, czy coś nowego jest w tej sprawie banasiowej, to mi się wydaje, że jednak mamy do czynienia z czymś nowym, ponieważ oczywiście, że od dawna mieliśmy do czynienia z psuciem państwa.
Od dawna mieliśmy do czynienia z aferami. Nie tylko w obozie PiS-u, ale rzeczywiście jakby ostatnie lata rządów PiS-u przyniosły tych afer, tych nieprawidłowości nieprawdopodobnie dużo. I tak naprawdę, kiedy okazało się, że ważny pisowski polityk, urzędnik ma kamienicę na godzinę, zataja różne rzeczy w oświadczeniach majątkowych, manipuluje podatkami, to szczerze mówiąc ja nie byłem zaskoczony i wstrząśnięty. To jest kolejna afera jakby pokazująca głębokie zepsucie tego obozu. Natomiast to, co jest rzeczywiście nowe i wstrząsające, to wydaje mi się, że po raz pierwszy opinia publiczna zobaczyła mechanizmy, które rządzą w tej chwili obozem władzy. Moim zdaniem mechanizmy natury mafijnej. Ostatnio spotkałem się gdzieś z hasłem Rodzina Pisano. I wydaje mi się, że tu jest coś na rzeczy, ponieważ zobaczmy, co się wydarzyło w momencie, kiedy już obóz władzy doszedł do wniosku, że Banaś mu szkodzi i postanowił się Banasia pozbyć. Banaś został najpierw broniony, potem wezwany do dymisji, zaproszony na spotkanie na Nowogrodzką, czyli znowuż nie do jakiegokolwiek organu państwowego, konstytucyjnego, nie do prezydenta, nie do premiera, nie do marszałka Sejmu, został zaproszony do szeregowego posła, który spotkał się z Banasiem w towarzystwie koordynatora służb specjalnych. Moim zdaniem niewątpliwie na takim spotkaniu musiało dojść do pewnej formy szantażu. Ale nie tylko, ponieważ im nie wystarczyło jakby naciśnięcie na Banasia, że podeszł do dymisji. Moim zdaniem absolutnie nieprzypadkowy był komunikat, który pojawił się zaraz po tym spotkaniu, że Banaś do tej dymisji został wezwany. Po pierwsze, myślę, wynikało to z tego, że Kaczyński i jego ludzie byli przekonani, że mają na tyle mocne jakby kwity na Banasia, że są go w stanie skłonić do tej dymisji. Ale po drugie, myślę, że to ma być bardzo czytelny sygnał dla pozostałych ludzi. Kto naprawdę rządzi, kto rozdaje karty i że nie są ważne konstytucyjne organy państwa, tylko że jeżeli ktoś podpadł prezesowi i prezes każe się podejść do dymisji, to ta dymisja musi nastąpić. I to jest jakby pierwszy taki sygnał, że jakby cały ten entourage, cała ta sytuacja, nocne spotkanie na Nowogrodzkiej, komunikat o dymisji. I tu Banaś się postawił i zobaczmy, co zdarzyło się następnego dnia po tym, kiedy Banaś nie spełnił oczekiwań prezesa, nie spełnił oczekiwań partii. Syn Banasia został natychmiast z dnia na dzień wyrzucony z pracy z bardzo dobrego, wysokiego, dobrze płatnego stanowiska w kontrolowanym przez państwo banku PKO. Także jest to cała seria sygnałów. Jeżeli nie zachowujesz się zgodnie z obyczajami, z normami panującymi w rodzinie, to dostaniesz po łapach, zostanie odstrzelony twój syn. Moim zdaniem był to nawet pewien taktyczny błąd ze strony Kaczyńskiego, ponieważ to była strzelba, która wisiała na ścianie i miała wystrzelić i wystrzeliła za szybko. To znaczy w momencie, kiedy już ten syn poleciał, czyli tak naprawdę uderzono Banasia, to on już stwierdził, że nie ma nic do stracenia. Że w tej chwili, skoro i tak jakby już jego rodzina zapłaciła, to że jemu się nie opłaca ustępować. Myślę też, że on bardzo dokładnie zapamiętał i przemyślał przykład Chrzanowskiego, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, który w podobnej sytuacji uległ sugestii partyjnej, żeby podać się do dymisji, 2 tygodnie później siedział. Myślę, że Banaś stwierdził, że to nie jest dobry pomysł, żeby się samodzielnie pozbywać stanowiska, immunitetu i wszystkich rzeczy, które w jakiś sposób są w stanie przed jego kolegami partyjnymi go ochronić. Więc ja myślę, że ten spektakl trwa i będzie trwał. Zastanawiam się, co teraz znajdą, jaki znajdą sposób, czy mają jeszcze jakiś mocniejszy hak, który jest w stanie zmusić Banasia do dymisji, ale nie przypuszczam, że to się zdarzyło w najbliższych dniach. Znaczy, to, co mnie, szczerze powiem, zdumiewa w tej sprawie, to jest jednak taka, powiedziałbym, niefrasobliwość PiS-u, jeżeli tak to można sformułować. To znaczy, ja rozumiem, że oni co prawda nauczyli się niestety, że kolejne afery uchodziły im płazem właściwie, no bo daleko nie szukając, ta afera z Chrzanowskim była potworną aferą zupełnie i w ogóle na przykład ona nie przełożyła się w najmniejszym stopniu na badanie opinii publicznej. Więc ja rozumiem, że troszkę czujność, że tak powiem, partyjna została stracona. Ale sytuacja, w której albo jest tak, że służby nic nie wiedziały, czy mało wiedziały o różnych grzechach Banasia, które wydaje się, że są ewidentne, tak? No, co by znaczyło, że ten PiS chyba jakoś słabo funkcjonuje, jeżeli służby nie są w stanie wiedzieć nic o swoich ludziach, albo też te służby zataiły przed kierownictwem partii, przynajmniej do jakiegoś szczebla, na przykład te informacje, dlatego że sytuacja, w której na przykład eksmarszałek Karczewski jednak i zresztą cały szereg innych polityków, tak, PiS-u,
przy sprawie Banasia stwierdza, kiedy ona się zaczynała, że to jest kryształowy człowiek, no, trudno o większą kompromitację, nawet skompromitowanego polityka. No. Znaczy, no, to już jest jakieś samobójstwo zupełne. Ja tego nie jestem w stanie zupełnie zrozumieć, tego mechanizmu. Czy to jest po prostu taka pycha, o którą się potknęli, czy to jest coś więcej? To mechanizm jest do zrozumienia w dość łatwy sposób, ponieważ pomijając możliwą, choć mało prawdopodobną, rażącą niekompetencję służb, ale to ona byłaby po prostu porażająca, to ja myślę, że to działa na takiej zasadzie, że po pierwsze, jeżeli jesteś członkiem obozu władzy, to dopóki jakby działasz w ramach określonych w tym obozie zasad, to możesz zarabiać na boku. Co więcej, pozwolę sobie na supozycję, że to nawet z punktu widzenia szefów PiS-u, sytuacja, w której ich ludzie się bogacą w niekoniecznie legalny sposób, jest sytuacją wysoce komfortową. Ponieważ ktoś, komu pozwolisz zarobić, a zwłaszcza pozwolisz nie do końca legalnie zarobić, to jest człowiek, który jest od ciebie całkowicie zależny. Ja myślę, że cała ta organizacja działa na zasadzie budowania właśnie takich niezależności, że coś na ciebie mamy. W związku z czym prawdopodobnie nie podskoczysz. Myślę, że to oczywiście jest zaskakujące, że Banaś jednak podskoczył. Jest to pierwszy taki przypadek. No tak, ale jednak z drugiej strony, jednak oni mają jednak świadomość, że jednak istnieją jeszcze niezależne media, istnieje jeszcze jakaś niezależna opinia publiczna i że jest możliwość w dodatku docierania do prawie całej populacji z prawdziwymi informacjami, tak? I że jest jednak jakaś widocznie granica, za którą te kompromitujące informacje mogą dla nich stać się groźne. Tak naprawdę wszystko rozpętały media. Przecież gdyby nie audycja w TVN24, to sprawa by nie ujrzała. Nie nabrałaby na pewno takich rozmiarów. No, zwróćcie uwagę, że w zasadzie potem oczywiście odnoszono się, oni się odnosili do tej audycji i lekceważyli to, ale media już to rozpętały i potem szła fala, która nabierała. I były potem kolejne jeszcze dodatkowe informacje, które oko, prez i tak dalej. Coraz głębiej. Zresztą okazało się, że wcale nie było to takie trudne, żeby do tego dojść. Oczywiście. A słuchaj, natomiast chcę powiedzieć o służbach. Ja jestem przekonany, że służby, nie wszystkie oczywiście, ale służby wiedziały. Trzeba pamiętać, że tych służb jest od cholery, ja nie wiem, z 15 chyba jest tych służb. Tak, to polityka kiedyś zrobiła taką listę. I bardzo prawdopodobne, że jest jakiś bardzo duży konflikt między służbą skarbową, którą właśnie Banaś reprezentował, tak, a służbami starszymi nieco, jak ABW czy CBA. No, ale one między sobą, zdaje się, też się tam konfliktują. Tak, oczywiście. Więc ja myślę, że służby wiedziały, a nie docierało do kierownictwa. No, czyli właśnie stary schemat, bo to dość jest częste było w historii świata w ogóle coś takiego, znaczy inna sprawa, że też coś takiego może funkcjonować w takiej właśnie organizacji, powiedziałbym, paramafijnej właśnie, bo to wtedy jest tak, że się za paramafijnej i wodzowskiej, co jest też istotne, tak, że się kanały komunikacji zaczynają się blokować, bo na przykład nie należy szefowi mówić rzeczy nieprzyjemnych, na przykład, bo on tego nie lubi. No, no bo mówi mu się tylko to, co lubi. Tak, tak. Co lubi usłyszeć. Ale tak czy inaczej, znaczy nie wiemy oczywiście, jak to się rozwinie, tak? Nie wiemy, jakie scenariusze PO tutaj, PO, freudowska pomyłka, PiS ma na to, jest mowa o jakichś tam scenariuszach B, C i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nerwowo myślą oni dopiero, jak te scenariusze. Tak, znaczy wiadomo, że jedno nie przejdzie, że nie zmienią konstytucji, bo opozycja i to cała konsekwentnie powiedziała, że nie pomoże. Oni muszą poprzeć SLD w tej chwili, tak naprawdę, bo SLD zaczęło zbierać podpisy, czy zamierza zbierać. Mają gotowy wniosek do Trybunału Stanu i będą zbierać podpisy wśród posłów. I słuchałem posła z SLD, autora tego, nie pamiętam jak się nazywa człowiek, a który mówi, że pierwsze kroki skieruje do PiS-u, żeby podpisali się pod tym. No tak, znaczy tutaj właściwie jak się nie obrócić, z każdej strony wiadoma część ciała, powiedziałbym, trochę jest w takiej sytuacji. PiS, chociaż z drugiej strony jest też tak, że znaczy pomijam rzecz najważniejszą, czyli to, że jest skandalem, że tak poważne stanowisko, bo ono konstytucyjnie jest bardzo ważne, no, jest obsadzone i tak, jest obsadzone przez osobę, co do której są bardzo poważne
już nawet nie tylko wątpliwości, tylko tak naprawdę oskarżenia, no, dość wiarygodne dotyczące jego nieuczciwości. I to nie nieuczciwości w, nie wiem, w drobnych sprawach obyczajowych, tak? Tylko w grubych przewałach finansowych. I to jeszcze szefa instytucji, która jest od wykrywania tego typu rzeczy. Ale też z drugiej strony, czy ten NIK rzeczywiście w polskiej rzeczywistości ma jakieś znaczenie? Bo ja sobie tak starałem przypomnieć kadencję Krzysztofa Kwiatkowskiego, notabene też posądzanego o jakieś różne rzeczy, co prawda nie zawczasu, tylko jednak później, to jest istotna różnica. I nie jest tak, żeby jakiekolwiek raporty NIK-u, cokolwiek by on mógł i potrafił, żeby wstrząsały kiedykolwiek opinią publiczną albo polską sceną. Do lat 90. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy NIK zajął się aferą FOZ-u, to prezes Pańko zginął. Zginął nagle, tak. Okolicznościach w wypadku samochodowym do tak. dzisiaj niewyjaśnionym. No tak, ale to w ogóle były trochę inne czasy. To jednak były czasy, że... Jego ludzie byli pobici przez nieznanych sprawców. Tak. Były takie przypadki. Więc oczywiście tak. Natomiast ja mam takie podejrzenie, że jeżeli prezes Banaś jeszcze przez jakiś czas w NIK-u się utrzyma, to w ramach tej rozgrywki on też ma pewne atuty w ręku. To znaczy, ja myślę, że NIK może się gwałtownie zaktywizować i nagle może się okazać instytucją bardzo kontrolną i może być to duży kłopot dla obozu władzy. I jest jeszcze jedna rzecz. Oczywiście jemu grozi cofnięcie dostępu do informacji niejawnych, ale jakich? Niektórych niejawnych, ściśle tajnych i tajemnic państwowych. I NIK w zasadzie nie interesuje się tymi sferami. No tak, bo to już właśnie raczej dla służb to jest. To specjalnie nie zaszkodzi, a to będzie prawdopodobnie pierwsza decyzja ABW, którą podejmie ta służba, bo ABW wydaje certyfikaty. Więc Banasiowi to nie zaszkodzi. Jedyne, co mu grozi ewentualnie, no to rzeczywiście Trybunał Stanu. No, ale Trybunał Stanu to jest bardzo długa procedura. No, oczywiście, no potrzebna i jeszcze jest... nigdy w Polsce nie zakończona sukcesem. Nie. Afera alkoholowa. Tak. Afera alkoholowa, dwa wyroki. Tak, ale to rzeczywiście jedyna. Oleg Mackiewicz, to rzeczywiście jedyna. Natomiast... Zresztą uniewinniony. No tak, ale to znaczy, czyli sądzicie, że jest możliwe, że Marian Banaś, że tak powiem, w rewanżu pójdzie na takie ostre zwarcie, czy że po prostu raczej będzie tylko okopie się za okopami świętej Nikowskiej Trójcy i będzie tam trwał niezłomny? Ja mam takie wrażenie, znaczy ja nie widzę w nim fajtera, to znaczy owszem, postawił się, można się zastanawiać dlaczego, natomiast wątpię, żeby jego marzeniem było raptem stać się no, bohaterem, że tak powiem, opozycji. Słuchaj, ja myślę, że on po prostu czeka na dobrą ofertę. On myślę, że kalkuluje. No ale wiesz, to jest tak, on... Podniósł słuchaj, przebił po prostu przebił. I teraz on trzyma bank. No tak, tylko że z wysokim prawdopodobieństwem. Jednak jest to człowiek, który popełnił jedno albo więcej różnych przestępstw, tak? Finansowych i zbliżonych do takich. Uważasz, że jest możliwość, że opozycja coś mu zaproponuje, na przykład nietykalność? Nie, ja myślę, że on może czekać jeżeli na propozycję własnego obozu. Oczywiście, ależ oczywiście. To jest tak, że ja myślę, że on w tej chwili rzeczywiście, tak jak mówisz, okopał się, ale okopał się czekając, tak. Jakby, że oni przyjdą. Na ofertę. I że to będzie oferta i gwarancje. No, oczywiście. Ale muszę powiedzieć, że to by było już dość samobójcze. To znaczy, biorąc pod uwagę, że mamy pierwsze badanie, ja wiem, że trzeba badać trendy, a nie jednorazowe badanie, ale niemniej jednak, jeżeli jest dość spektakularny spadek o jakieś tam, nie wiem, 5 czy 8%, tak, w krótkim bardzo czasie, mówię o ostatnim badaniu Kantara, popularności PiS-u i to jeszcze widać wyraźnie, że ponieważ te głosy w większości przeszły na Konfederację. Czyli to taki, powiedziałbym, korowy elektorat pisowski, znaczy taki pryncypialny, że tak powiem, ucieka. No to teraz zaproponowanie jakiegoś dealu Banasiowi, no, który musi się sprowadzać do tego, że dostanie immunitet, powiedziałbym, tak? Że nie będzie ciągany po właśnie trybunałach czy sądach, no to właściwie byłoby to samobójstwo dla PiS-u, nie sądzicie? Znaczy byłoby to samobójstwo przed wyborami prezydenckimi. No tak. Tak. Natomiast kto wie, czy nie będą czekali po prostu po wyborów i on nie zostanie już, nie wiem, ułaskawiony bez wszczętej żadnej sprawy. Albo też wręcz odwrotnie. To znaczy do tych wyborów jednak pół roku zostało.
To znaczy, to jest tak, że gdyby sprawę udało się w tej chwili piorunem pozamiatać, to jest pewna nadzieja, że przeciętny, niespecjalnie zainteresowany polityką wyborca już w maju może o Banasiu nie pamiętać. Tylko, ale czy to przynajmniej, bo oczywiście ja nie twierdzę, że to zmieni decyzję ludzi, którzy idą głosować, ale czy to na przykład nie grozi PiS-owi, że to może bardzo istotny sposób zmniejszyć odsetek ich elektoratu, który pójdzie do wyborów prezydenckich? Bo to jest taka najczęstsza decyzja, tak? Taka, to ja nie chcę, tak? To ja w ogóle się z tego bałaganu wycofuję. No oczywiście, że to nie są głosy, które się przerzucą, wiesz, na opozycję. Ale właśnie może to być rezygnacja. Natomiast mogą zredukować uczestnictwo. No więc to jest dla Andrzeja Dudy może być bardzo niebezpieczne. Jedno, ewentualnie te głosy oczywiście na opozycję, zwłaszcza opozycję liberalną czy lewicową nie pójdą. Natomiast jeżeli, bo tego wciąż nie wiemy, skrajna prawica wystawi swojego kandydata, który oczywiście wiadomo nie ma żadnych szans, ale popsuć jakby sytuację Dudy może w piękny sposób, to może tych kilka procent, które dostanie jakiś prawicowy kandydat, który zabraknie Dudzie, dokładnie. No to jest optymistyczny scenariusz. A gdybyście mieli coś doradzać opozycji, to co byście wtedy powiedzieli, nie wiem, i PO, i PSL-owi, i Lewicy? Nie, oni spokojnie powinni rozliczać, wiesz, czy próbować rozliczać. I ruch ze zbieraniem podpisów pod wnioskiem o Trybunał Stanu jest bardzo dobry. Ja uważam, że jest bardzo dobry, jest konstytucyjny, przemawia do wyobraźni. Trybunał Stanu to ładnie brzmi, już ludzie w ogóle zapomnieli, że coś takiego jest. Będą mogli się dowiedzieć, jest nowe narzędzie, prawda, Trybunał Stanu. Super. Znaczy z jednej strony tak, oczywiście na pewno z pryncypialnych powodów opozycja powinna tak się właśnie zachowywać, żeby dążyć do pozbawienia stanowiska potencjalnie nieuczciwego prezesa NIK-u. Choć z drugiej strony, zapewne z taktycznego punktu widzenia, sytuacja trwania Banasia jest dla opozycji sytuacją bardzo korzystną, ponieważ tak, na razie mamy jedno badanie, ale ono naprawdę może być początkiem trendu. To znaczy jakby im dłużej Banaś trwa, im dłużej pisowski elektorat widzi nawet nie tyle gorszącą sytuację, bo to jedno, ale przede wszystkim widzi nieskuteczne swoje niemożność. Imposybilizm. Myślę, że pisowskiego wyborcy to irytuje. W związku z tym wydaje mi się oczywiście, że opcja ze scenariuszem Trybunał Stanu jest fajna, bo wiele wtedy grzechów, jakby nie tylko Banasia, ale szerzej PiSu, będzie można publicznie roztrząsać i przeprać. Ale sytuacja trwania Banasia, z którym PiS i prezes Kaczyński nie mogą sobie poradzić, z taktycznego punktu widzenia opozycji może być przynajmniej równie dobra. No tak, znaczy w tym sensie tutaj opozycja jest w luksusowej sytuacji, że właściwie co nie zrobi, to dobrze, tak bym powiedział, tak? Znaczy właściwie jest trochę skazana na rodzaj sukcesu, powiedziałbym, tak? Znaczy piłka jest całkowicie po drugiej stronie boiska po tak, prostu. Tak, rzeczywiście, ale gnicie tej sytuacji, czy sytuacja gnicia po prostu, to jest bardzo, rzeczywiście bardzo korzystna i myślę, że bardziej nawet chyba korzystna, bo słabość tej władzy jest niewybaczalna dla elektoratu, bo to, co najbardziej elektorat lubi, to skuteczność, to prawdziwa skuteczność i takie poczucie zwycięstwa, znaczy, a to zostało odebrane, to po prostu zostało unicestwione. Znaczy, ja wyobrażam, bo pomyślałem sobie kilka dni temu w samo południe, jakże znacząco Banaś wydał swoje słynne oświadczenie, że nie odejdzie, to pomyślałem, że aha, w biurach opozycji strzelają po prostu korki od szampana. Znaczy, ja myślę zresztą, że bo też nie przestrzegam przed postrzeganiem elektoratu pisowskiego jako zwartej grupy takiej fanatycznej. Tam jest bardzo wielu ludzi, którzy mają taką swoją pragmatykę, powiedziałbym jakąś, tak? Można dyskutować, oburzać się, ale to niekoniecznie są wielbiciele jakiejś ideologii pisowskiej, tak? To są właśnie na przykład ludzie, którzy uważają, że władza powinna być twarda i mocna. I w pewnym sensie nawet może trochę drugorzędnym być, jaki ona ma kolor, ta władza, tak? Natomiast właśnie ktoś wreszcie pilnuje i trzyma to państwo. To jedno, tak? A drugie, że oczywiście transfery socjalne. Ma całą grupę ludzi kompletnie niezainteresowanych ideologią. Ale ja wiem, tylko o to mi chodzi, że dla takich ludzi, o których mówię, na przykład ten rodzaj kompromitacji PiSu też jest bardzo istotny, bo to jest takie, czyli zawiedli mnie, tak? Nie zawiedli, dobrze, transfery są, to są, ale oni są słabi, oni są właśnie i kamieni kupa, tak? Czyli to samo, co zarzucali swoim poprzednikom, ja na nich postawiłem, bo wierzyłem, że oni nie będą tych kamieni kupą, tak?
A tu się okazuje są, a może jeszcze nawet większą, bo tak naprawdę jeżeli teraz, mimo że sam wielokrotnie i również wcześniej krytykowałem PO, to jeżeli wziąć różne grzechy, które PO też miało na sumieniu, szczerze powiem, lajcik. To jest lajcik rzeczywiście, zegarek Nowaka, czy jakieś rozmowy na cmentarzu? No, zegarek Nowaka, którym pamiętajmy, który błyskawicznie przełożył się w dodatku na dymisję. Tak, oczywiście. Także ja zresztą pamiętam jeszcze z lat 90., kiedy już nie pamiętam, chyba w którymś z prawicowych rządów, któryś wiceminister chyba jakoś w wyjątkowo nieelegancki sposób, choć i tak bardzo spokojny jak na dzisiejsze czasy, wyraził się bodajże chyba o gejach. O gejach, tak. I ja pamiętam oburzenie w redakcji Gazety Wyborczej, w której wtedy pracowałem, że to było w rządzie Bieleckiego, teraz sobie przypomniałem, został zdymisjonowany dopiero następnego dnia. Takie było oburzenie. Takie, z takich standardów wychodziliśmy, bo pamiętam wtedy komentarze, już nie pomnę, kto je w gazecie pisał, że taka dymisja powinna nastąpić w ciągu godziny, górę dwóch. Taki jest standard, a tutaj skandal dopiero następnego. Zobaczcie, zmiana standardu jest w ogóle gigantyczna. Przykład chociażby za poprzedniej ekipy, kiedy powiesił się więzień w celi za czasów ministra Ćwiąkalskiego, Ćwiąkalski w ciągu jednego dnia przestał być ministrem sprawiedliwości. Ziobrze, o ile dobrze pamiętam, powiesiło się przynajmniej kilku. I to niektórzy należącą. Niektórzy należącą. Było tak, że Ćwiąkalski przyszedł do Tuska i Tuskowi właściwie nie bardzo było po drodze, żeby Ćwiąkalski podał się do dymisji, ale Ćwiąkalski rzucił tę dymisję. No to spotkał się niestety z przyjęciem jej. On zdaje się nie oczekiwał tego. Nie no, być może. Ja tylko mówię, że ta zmiana standardów, o której mówi Jacek, jest niesamowita. To znaczy coś, co za czasów PO uznawaliśmy za potężne grzechy, przewiny, nawet jeśli nie kryminalne, to na pewno polityczne, w tej chwili stały się normą i nikt nie ponosi konsekwencji. No i niestety też opinia publiczna straciła, że tak powiem, wrażliwość w ogóle, no mówię, taka pełna opinia publiczna, tak, bo może mamy taki luksus, że jesteśmy w takich kręgach, gdzie się bardzo reaguje na takie rzeczy, no ale niestety te nasze kręgi są na tyle wąskie, że nie mają przełożenia na całą polityczną polską rzeczywistość i może warto o tym przypominać. Znaczy tak czy inaczej, PiS czy PO to podstawą budowy państwa, które nie jest kamieni kupą, jest wyjątkowa, ponadstandardowa, powiedziałbym, wrażliwość etyczna w różnych sprawach. Niestety nawet to, co może zwykłemu człowiekowi, który popełnia błędy w życiu, czasem zrobi głupstwa, czasem nawet popełni małe przestępstwo, może jakby ujść płazem, to chyba nie powinno uchodzić po prostu w żadnym nowoczesnym, cywilizowanym państwie. I nawet z taktycznego punktu widzenia, jakby Tusk, wydaje mi się, miał niesamowity słuch społeczny. To znaczy on jakby reagował natychmiast, kiedy tylko pojawiał się gniew ludu z jakiegokolwiek powodu, Tusk natychmiast podejmował decyzję. Wydaje mi się, że tego słuchu i tej wrażliwości Kaczyńskiemu brakuje. To znaczy dla mnie pewnym wyznacznikiem takiego vox populi są okładki tabloidów. I ja widzę, że zarówno jeden, jak i drugi tytuł dość jakby głośno i wyraźnie oskarżają władzę i rozliczają władzę. I ja myślę, że dla ekipy Tuska pojawienie się jakiegoś skandalu na okładce Faktu czy Super Expressu było sygnałem do natychmiastowego działania. Dla tej ekipy nie jest. Nawet Super Express teraz już PiS rozlicza? Tak. Tak. Mimo, tak, że tak, raczej dość już znany z sympatyzowania. Od ostatniej zmiany redaktora naczelnego. Sympatia, ale też tabloid nie może popełniać samobójstwa. Znaczy musi się liczyć z opinią publiczną. To jest, i mieć jeszcze lepsze słuch niż władza. To jest prawda. Ja tylko złośliwie co do Tuska powiem, że być może ten jego słuch polityczny też był powodem tego, że jednak przeniósł się do Brukseli. Jakby w gruncie rzeczy wiedząc, że coś pękło i coś się skończyło, że nawiążę do tego tytułu. Tak, że przegrał wybory. Tak. No cóż, myślę, że więcej na ten temat nie wymyślimy. Nie kibicujemy Marianowi Banasiowi, nie kibicujemy PiS-owi, ale myślę, że warto przede wszystkim wszystkich znajomych interesować tą sprawą, tak bym powiedział, bo to jest sprawa, która być może będzie miała ogromne znaczenie nie tylko w sprawie Najwyższej Izby Kontroli, nie tylko Trybunału Stanu, ale w ogóle polskiej sceny politycznej i to być może na całe lata. Taka moja wróżba.